Cześć, jestem Emilia. Pierwszy raz z programem Młodzi na progu spotkałam się, kiedy sama przygotowywałam się do bierzmowania, czyli jakieś 3-4 lata temu. Od samego początku ta idea mi się bardzo spodobała. Spodobała mi się ta forma prowadzenia tego przygotowania, bo ona była bardzo różna od tego, co do tej pory działo się w naszej parafii i jak to przygotowanie się odbywało. I kiedy w drugim roku tego przygotowania nasza animatorka bardzo często powtarzała nam, że my też kiedyś będziemy mogły usiąść na jej miejscu i opowiadać innym młodym ludziom o tym, jak Pan Bóg działa, pokazywać im Pana Boga i dzielić się z nimi naszą wiarą, to byłam do tego trochę sceptycznie nastawiona, a jednocześnie czułam w sercu, że bardzo chciałabym na tym miejscu usiąść. No i taka okazja nadarzyła się tak naprawdę już zaraz po naszym bierzmowaniu. W kolejnym roku przygotowań już byłam animatorką. I ja myślę, że ten program bardzo zmienił moją relację z Bogiem. Bardzo ją rozwinął. Dlatego, że ja gdzieś tam próbując przekazać swoją wiarę dalej, też niesamowicie mocno się rozwijam i mogę czerpać od tych, których formuję, i to jest niesamowite dla mnie. Co ten program mi dał? No właśnie niesamowity rozwój, niesamowitą radość z głoszenia Ewangelii, z przekazywania tej mojej wiary dalej. Bardzo dużo miłości do młodych. Bożej miłości do młodych, bo ja sama z siebie pewnie mniej tyle nie miała. Oprócz tego mogłam dzięki temu programowi poznać się wielu niesamowitych ludzi. Mogłam wstąpić do wspólnoty i cały czas mogę się rozwijać w swojej wierze. Cały czas mogę więcej. I myślę, że to jest właśnie to, co też program gdzieś ma przynosić. I ja się bardzo cieszę, że jestem jego częścią. Dzięki.